Potężne dęby to drzewa majestatyczne, uważane przez Słowian za święte, łączone z pogańskim bóstwem, gromowładnym Perunem. Według wierzeń uderzenie pioruna sakralizowało dotknięte nim drzewo, któremu przypisywało funkcję leczniczą. Pod najstarszymi dębami modlono się o deszcz i dobrą pogodę. Dzięki twardości drewna i długowieczności dęby stały się symbolem trwałości i nieśmiertelności. Pełniły ważną rolę nie tylko w obyczajowości Słowian, ale miały również bardziej praktyczne zastosowania. Żołędzie dębu były pokarmem porównywalnym do ziaren zbóż, a jego drewno wykorzystywano na opał, a przede wszystkim jako podstawowy materiał budowlany. To głównie z nich budowano potężne wały grodu gnieźnieńskiego. Ich wysokość mogła dochodzić nawet do 12 metrów, to mniej więcej tyle, ile mierzy 4-piętrowy blok, przy czym ich szerokość była znacznie większa i dochodziła do 25 metrów. Taka zabudowa musiała w imponujący sposób zmienić ówczesny krajobraz. Podziw wzbudza również ich skomplikowana konstrukcja. Kolejne warstwy drewnianych belek przysypywanych piaskiem układano na przemian równolegle lub poprzecznie do biegu wału, a od strony zewnętrznej wkładano pomiędzy nie specjalne legary, co sprawiło, że zewnętrzna powierzchnia tej drewnianej ściany uzyskiwała odpowiedni stok. Rozsuwaniu się stosów drewna zapobiegały drewniane haki umieszczone u nasady wału, wykonane z odpowiednio przyciętych od gałęzień pni drewna. We fragmencie jednego z nich, odkrytym na wzgórzu Lecha, niektórzy dopatrują się wyrzeźbionej głowy zwierzęcia, prawdopodobnie dzika. Może to przypadek, a może magiczny zabieg w celu ochrony grodu i jego mieszkańców. Pozostanie to już tajemnicą tych, którzy wznosili Gnieźnieński Gród. Czy to była sprawka ówczesnych inżynierów zarządzających tym placem budowy, zwykłych cieśli, czy też niewolników zdobytych w różnych częściach Europy i zmuszonych do ciężkiej pracy? Któż wie?